Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako inwestor odstąpił od umowy z wykonawcami Radomskiego Centrum Sportu. Policjanci ze Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i policjanci z Radomskiego Wydziału Antynarkotykowego zlikwidowali duże laboratorium narkotykowe ulokowane w okolicach Szydłowca koło Radomia. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać skarby Piotrówki. Dariusz Osiej, witam Państwa w piątek, 1 marca. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Konsorcjum firm Rosa But z Radomia i Maxto z Krakowa nie będzie kontynuowało prac na budowie hali i stadionu piłkarskiego wchodzących w skład Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako inwestor odstąpił w piątek, 1 marca od umowy z wykonawcami. Tego można było się spodziewać, jak mówi Grzegorz Janduła, prezes spółki Mosir, inwestora budowy Radomskiego Centrum Sportu. Cierpliwość się skończyła. Mosir dał czas wykonawcom do 28 lutego na powrót na teren budowy. Tak się nie stało. Od początku lutego trwała przepychanka pomiędzy firmą Rosa But a Mosirem. Rosa But żądał w swoim imieniu dodatkowych ponad 23 milionów złotych na dokończenie budowy RCS-u. Chciał także wydłużenia realizacji inwestycji o 6 miesięcy. Groził odstąpieniem od umowy podpisanej w 2016 roku. Do ultimatum Rosa Butu odniósł się w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia. Termin wykonania inwestycji w hale minął 12 listopada i od tamtego momentu wykonawcy, konsorcjum, w ramach którego wchodzi zarówno firma Rosa But, jak i firma Maxto, są po terminie. I dziś stawianie jakiegokolwiek ultimatum przez wykonawców, którzy są 3, prawie 4 miesiące po terminie, nie wydaje się panu zabawne? Dla mnie to tak ociera się o farsę i groteskę. Mosir odrzucił żądania finansowe firmy Rosa But. Ta w odpowiedzi odstąpiła 26 lutego od umowy na budowę Radomskiego Centrum Sportu. Mosir z kolei odczekał do 28 lutego, aż minie czas dany wykonawcom na powrót na teren budowy i w piątek 1 marca odstąpił jako inwestor od umowy z firmami Rosa But i Maxto. Najważniejsze jest wykonanie tej hali, rozliczenie dotacji z Ministerstwem Sportu, wykonanie stadionu. W perspektywie awansu Radomiaka to bardzo ważny obiekt. I szanowny panie redaktorze, no trudno dalej bazować na firmie, która no, nie prowadzi jakichkolwiek prac budowlanych od ostatnich kilku miesięcy. Żeby tak się stało, Mosir będzie musiał ogłosić nowy przetarg na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu. Duży sukces policji w walce z mafią narkotykową. Policjanci ze Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, współpracując z funkcjonariuszami z Radomskiego Wydziału Antynarkotykowego, zlikwidowali duże laboratoria narkotykowe ulokowane w okolicach Wołomina i Szydłowca koło Radomia. Policjanci ustalili, że na terenie województwa mazowieckiego działa grupa, która zajmuje się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. W sierpniu ubiegłego roku policjanci dotarli do pierwszego miejsca w domu na terenie powiatu wołomińskiego. Znajdowały się 3 linie technologiczne służące do produkcji amfetaminy. Przejęto prawie 50 kg amfetaminy oraz 15 litrów prekursora BMK, z którego można wyprodukować kolejnych 30 kg tego narkotyku oraz 2 litry substancji, z której można wytworzyć jeszcze 9 kg substancji psychotropowych. Czarnorynkową wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na kwotę około 2 milionów złotych. Do sprawy zatrzymano 4 mężczyzn. Z informacji policjantów wynikało, że podobna fabryka, z której uczyniono stałe źródło dochodu, powstała również na terenie powiatu szydłowieckiego. Jak ustalono, w jednej z miejscowości na tym terenie został wynajęty dom, gdzie powstała linia do produkcji BMK. Na terenie posesji w powiecie szydłowieckim funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn. Okazało się, że w jednym z pomieszczeń gospodarczych produkowana jest amfetamina. W tej sprawie policja zatrzymała także kolejnych 20 osób. Podejrzanym przedstawiono m.in. zarzuty wytworzenia amfetaminy w ilości łącznej nie mniejszej niż 400 kg oraz wprowadzenia do obrotu co najmniej 560 kg amfetaminy, 120 kg marihuany i 6 kg mefedronu. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać skarby Piotrówki. W podziemiach muzeum ulokowano nową archeologiczną ekspozycję, która prezentuje początki dziejów naszego miasta.
Wystawa obejmuje okres od pojawienia się Słowian w Dolinie Mlecznej do czasów jagiellońskich, kiedy Stary Radom stał się zapleczem gospodarczym i osadniczym dla Nowego Radomia, a także Zamku Królewskiego. Pokazujemy skarby i wyjaśniamy tajemnice Piotrówki, a właściwie Starego Radomia, czyli wszystkich stanowisk, które pod tą nazwą rozumiemy. A więc zespołu osadniczego w Dolinie Mlecznej, czyli grodziska i osad przygrodowych, następnie takiego do tej pory nieznanego prawie zespołu osadniczego z XI-XII wieku oraz osady targowej, z której później utworzono pierwsze miasto na prawie średzkim, zgrupowanej wokół kościoła Wacława. Wystawa prezentuje najnowsze wyniki wykopalisk, które zostały przeprowadzone w trakcie badań milenijnych oraz najnowszych z lat 2009-2013. Na Piotrówce wszystko się zaczęło. Stamtąd ten Radom zaczął się rozwijać i do dzisiaj właśnie to uświadamianie sobie przez Radomian, że ta Piotrówka była tym początkiem, jest bardzo żywe. My od lat badamy Piotrówkę. Do najcenniejszych eksponatów prezentowanych na wystawie należy skarb znaleziony w piwnicy domu szkieletowego na Piotrówce w 2013 roku. W piwnicy bogatego mieszkańca grodu, być może kupca, odkryto prawdziwe skarby. Między innymi 37 monet, parwusów i denarów czterech królów polskich. Poza tym znaleziono szereg uzbrojenia militariów, m.in. pierwszy hełm w Radomiu, ciekawe narzędzia, ozdoby, części stroju i wspaniałe naczynia oraz przedmioty świadczące o tym, że w tym domu mógł mieszkać kupiec. Fragmenty wagi, stopione odważniki, stopione monety. Kuratorem wystawy jest Małgorzata Cieślak-Kopyt, kierownik działu archeologii Radomskiego Muzeum. Wystawa Skarby i tajemnice Piotrówki prezentowana jest w podziemiach Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Starszy brygadier Sławomir Podsiadły i brygadier Jacek Pastuszka pożegnali się z komendą Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu i odeszli na emeryturę. Radomskiej Straży Pożarnej ubyło dwóch bardzo doświadczonych strażaków oficerów. Starszy brygadier Sławomir Podsiadły odszedł na emeryturę po w sumie 35 latach służby. Z Komendą Miejską PSP w Radomiu był związany od 1999 roku. W latach 2006-2014 był dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 przy ulicy Traugutta. Od 2014 roku zastępcą komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Od sierpnia 2017 roku pełnił naprzemiennie obowiązki komendanta i zastępcy komendanta miejskiego PSP w Radomiu. Brygadier Jacek Pastuszka to weteran Radomskiej Straży Pożarnej. Na emeryturę odszedł po 34 latach służby. W jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 pracował 32 lata. Od 2014 roku był dowódcą tej jednostki oraz w latach 2001-2012 szefem grupy nurkowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Obaj strażacy oficerowie czynnie, nawet w czasie pełnienia funkcji dowódców i komendanta, uczestniczyli w setkach akcji gaśniczo-ratowniczych. Obaj byli przyjaciółmi dziennikarzy. Rozumieli naszą pracę i zawsze służyli pomocą i informacją. Telewizja Dami, Radio Rekord, portal Co za Dzień, Gazeta 7 Dni oraz Radomska Grupa Mediowa dziękują brygadierom Sławomirowi Podsiadłemu i Jackowi Pastuszce za wspólną służbę dla mieszkańców Radomia. Pozostajemy przy Straży Pożarnej. Druk Mariusz Zagożdżon z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomiu otrzymał tytuł Strażaka Roku 2018 Województwa Mazowieckiego. Tytuł został przyznany za szczególną odwagę cywilną, profesjonalizm oraz umiejętności ratownicze. Druk Mariusz Zagożdżon w nocy z 25 na 26 kwietnia ubiegłego roku uratował z pożaru domu rodzinę z dziećmi. Dzięki szybkiej reakcji udało się uratować nie tylko domowników, ale także ich mienie. Gratulujemy. 1 marca w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto przypomina działalność antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia po zakończeniu II wojny światowej. W Radomiu i okręgu radomskim życie straciło około 300 członków podziemnej armii.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w Polsce od 2011 roku, zawsze 1 marca. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na 7 członkach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Święto przypomina działalność antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Mimo rozwiązania Armii Krajowej nie wszyscy jej członkowie ujawnili się i złożyli broń. Wielu z nich nadal kontynuowało opór wobec ówczesnych komunistycznych władz i radzieckiego okupanta. Partyzantka antykomunistyczna była także silna w Radomiu i na terenie ościennych powiatów. Jak mówi Marcin Sołtysiak z radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, na terenie ówczesnego regionu radomskiego w latach 1945-1956 podziemiu antykomunistycznym działało około 3000 osób. Działalność antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia w okręgu radomskim była bezwzględnie, podobnie jak na terenie całego kraju, zwalczana przez ówczesny Urząd Bezpieczeństwa. Szacuje się, że śmierć w walce i w wyniku wyroków sądów poniosło około 300 żołnierzy podziemia. W Radomiu główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się tradycyjnie w kościele garnizonowym. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W Radomiu rozpoczęły się tradycyjne kaziki, czyli miejskie obchody święta patrona miasta, świętego Kazimierza Jagiellończyka. W sobotę i niedzielę Resursa Obywatelska, organizator kazików, zaprasza m.in. na prezentację replik insygniów koronacyjnych, test wiedzy o Radomiu, finał muzycznych kazików oraz na wręczenie Nagrody Świętego Kazimierza. W sobotę 2 marca w godzinach od 13 do 16 w Muzeum Katedralnym mieszczącym się w katedrze będzie można zobaczyć średniowieczną rzeźbę Madonny, która eksponowana była w bramie krakowskiej radomskiego zamku. Figura, która jest najcenniejszym radomskim zabytkiem, przeszła ostatnio renowację. O godzinie 16 natomiast w Resursie rozpocznie się spotkanie z rycerzami zakonu Korony Polskiej świętego Kazimierza Królewicza. Kiedy skontaktowaliśmy się z tym, z rycerzami właśnie tej organizacji, tego zakonu, bardzo chętnie powiedzieli, że odwiedzą Radom, pokażą replikę korony Królestwa Polskiego i wielki mistrz Jan Lech Skowera wygłosi taką prelekcję i pewnie też opowie o tym, co robią i dlaczego powstali, czym się zajmują. Godzinę później, czyli o 17 w sali widowiskowej Resursy rozpocznie się koncert finałowy muzycznych kazików. W dwóch przesłuchaniach eliminacyjnych wzięło udział 79 wykonawców. W koncercie finałowym wystąpi 9 wykonawców, 6 zespołów muzycznych i 3 solistów. Niedziela 3 marca to przede wszystkim 6 test wiedzy o Radomiu i wręczenie Nagrody Świętego Kazimierza. Test wiedzy odbędzie się w sali widowiskowej Resursy i rozpocznie się o godzinie 15. Test jest taką formą zabawy, dzięki której wspieramy jedną z wybranych przez nas polskich szkół na Litwie. W tym roku zwycięzcy testu będą mieli honor przekazać nagrodę na rzecz szkoły w Pobrzeziu, właśnie na Litwie. Niedzielny program Kazików 2019 zwieńczy o godzinie 17 wręczenie Nagrody Świętego Kazimierza. Uroczystość połączona będzie z koncertem polsko-białoruskiej grupy Prymaki. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. Zapraszam. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.